Jeśli do tej pory nie oszczędzałeś, a zwrot budżet domowy przyprawiał cię o mdłości, to możesz zacząć w zupełnie inny sposób. Co miesiąc odkładaj dychę, a na koniec roku będziesz mieć aż 780 zł. Zaraz, moment. Rok ma 12 miesięcy, więc w jaki sposób wyszło więcej niż 120 zł? Tu wychodzi sedno całej metody. Co miesiąc odkładasz dychę więcej niż w poprzednim miesiącu. Okej, ale jak to wygląda w praktyce? W styczniu odkładasz 10 zł, w lutym 20 zł, w marcu 30 zł i tak dalej, aż do grudnia, w którym odkładasz 120 zł. Po roku korzystania z tej metody będziesz mieć oszczędności w wysokości 780 zł, a cały proces przebiegnie absolutnie bezboleśnie. Dlaczego? Bo na początku kwoty są tak niskie, że wręcz niezauważalne. Zresztą nawet po roku twoja składka jest śmiesznie niska. Jej wzrost nie jest też czymś, co może cię pokonać. No, nie dasz rady odłożyć 10 zł więcej niż w poprzednim miesiącu? Oczywiście, że dasz rady, bo zanim odkładana kwota zacznie być dla ciebie odczuwalna, oszczędzanie będzie już dla ciebie naturalną czynnością, a przecież o to właśnie w tym sposobie chodzi. Nie o oszczędności, a o samozbudowanie nawyku. Co bardzo ważne dla budowania nawyku na samym początku, ustal sobie jeden dzień w miesiącu, gdy odkładasz pieniądze do skarbonki albo na konto. Niech to zawsze będzie pierwszy dzień miesiąca, dzień wypłaty lub dowolny inny, który ci pasuje. Jednak niech po prostu zawsze będzie to ten sam dzień w miesiącu. Inaczej zaczniesz go odwlekać lub zapomnisz, więc najlepiej zaznacz go sobie w kalendarzu. Dlaczego metoda dychy miesięcznie jest tak skuteczna? Bo działa jak kula śnieżna. Z początku jest niepozorna i nikt jej nie zauważa, a z biegiem czasu nabiera coraz większego rozpędu, co przynosi coraz lepsze efekty. Jeśli nie odpuścisz tego sposobu w ciągu roku, to istnieje spora szansa, że nadal będziesz z niego korzystać. Oczywiście zwiększając stawkę. Jak będzie to wyglądać w drugim roku? Całkiem nieźle, bo na jego koniec będziesz mieć już równiutkie 3000 zł oszczędności. Jednak od sumy twoich nowych oszczędności dużo ważniejszy jest aspekt psychologiczny. Jeśli jesteś w stanie oszczędzać po kilkaset złotych miesięcznie, od tak, to może czas, byś wreszcie świadomie zaatakował zbędne wydatki? W kieszeni zostanie ci dużo więcej pieniędzy, tylko... jak to zrobić? Trzeba będzie ruszyć się do budżetu domowego, którego jeszcze nie lubisz, ale nie martw się. Przejdź do mojego materiału, gdzie wszystko ci wyjaśnię. Bez powtarzania głupot z blogów finansowych, które dobrze wyglądają w artykułach, ale zupełnie nie pasują do rzeczywistości. Każda metoda oszczędzania ma oczywiście swoje wady i zalety. Jeżeli jesteś zwolennikiem gotówki, to możesz używać skarbonki, słoika, pudełka czy co tylko masz pod ręką. Obserwowanie, jak twoja kubka oszczędności rośnie, jest niewątpliwym plusem, bo może napawać się dumą oraz z motywacją do dalszego oszczędzania, albo być minusem, bo stanowi pokusę, której się nie oprzesz i wszystko wydasz. Drugim wariantem jest oddzielne konto lub subkonto w koncie głównym. Nie dość, że twoja kasa jest oprocentowana, no co prawda mniej niż inflacja, ale lepsze to niż nic, to jeszcze możesz na bieżąco kontrolować, ile już masz. Możesz też zmienić nazwę konta i dodać do niego konkretny cel, czyli ilość gotówki. Na przykład wakacje nad morzem, 2000 zł. Jeśli chcesz znaleźć najlepiej oprocentowane konto, to zajrzyj na mój blog, gdzie znajdziesz rankingi kont i lokat oraz aktualne promocje z premią w wysokości nawet kilkuset złotych. Dzięki używaniu konta celowego zorientujesz się, jak duże postępy już uczyniłeś oraz ile ci jeszcze brakuje. Konkretny cel ostudzi też twoje zapędy do impulsywnych zakupów, a przed wydatkiem zastanowisz się kilka razy, czy więcej wart jest dla ciebie wakacyjny wyjazd, czy nowy gadżet. Jeśli wybierzesz gadżet, pozbawisz się wyjazdu. Czy chcesz się przez to denerwować w wakacje? Pewnie, że nie. Dlatego będziesz trzymać się planu. Pamiętaj, że początki oszczędzania to głównie walka z samym sobą. Czujesz, że przegrywasz? Nie przejmuj się. Masz dobrego sojusznika. Mnie i moje materiały. Zawsze znajdziesz na tym kanale coś ciekawego, a możesz zacząć na przykład od kompletnego poradnika o prowadzeniu budżetu domowego. A na dziś to wszystko. Cześć!